Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne, pochodzące ze Szkocji, ciasto milionera, czyli kruche ciasto z kremem karmelowym i polewą czekoladową. Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebne będą mąka, cukier, masło, wanilia, masa krówkowa, czekolada i śmietanka. No to zaczynamy. Do misy przesiewamy mąkę. Wsypujemy pół szklanki cukru. Dodajemy masło pokrojone w kostkę. Dodajemy wanilię do smaku. I ciasto zagniatamy ręcznie lub za pomocą miksera. Wyrabiamy tylko do momentu, gdy powstanie jednolite ciasto. Przy pomocy miksera to trwa około 2 minut. I tak przygotowane ciasto rozprowadzamy na dnie formy wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto trochę się lepi, ale za pomocą łyżki łatwo daje się rozprowadzić. Wyrównujemy powierzchnię i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Pieczemy 25-30 minut, aż się zarumieni. Grzanie góra-dół. Upieczone ciasto odstawiamy do całkowitego wystudzenia. A teraz przygotowujemy krem. Do misy miksera kładziemy kostkę masła i masło miksujemy przez 1-2 minuty. Następnie do utartego masła, na początku stopniowo, dodajemy masę krówkową. Po dodaniu około połowy masy kajmakowej można dodać już pozostałą część. I miksujemy do momentu, gdy masa będzie jednolita. Krem wykładamy na ciasto. I równomiernie rozprowadzamy. Wygładzamy powierzchnię. I ciasto wstawiamy do lodówki, aby masa stężała. A teraz przygotowujemy polewę. Do czekolady połamanej na kosteczki wlewamy gorącą śmietankę i czekoladę ze śmietanką podgrzewamy w mikrofali przez 30 sekund lub w garnuszku na małym ogniu. Ciepłą czekoladę intensywnie mieszamy do uzyskania gładkiej polewy. Następnie lekko przestudzoną polewę wylewamy na ciasto i rozprowadzamy równomiernie po wierzchu. Dodatkowo można jeszcze udekorować białą czekoladą. Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki na kilka godzin lub najlepiej na całą noc. Jest przepyszne!
Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!